No witam serdecznie widzowie. Jestem właśnie na rynku w Katowicach. No witam serdecznie panowie. Siema koleżko, siema koleżko. No jest już dzisiaj nasza cała trójeczka. Elegancko, cały skład. Dobra, lecimy dzisiaj w jedno ciekawe miejsce w Katowicach. Mianowicie idziemy do Galerii Katowickiej. Ale nie zdradzę wam, dlaczego tam idziemy. Nie z racji tego, że jestem niemiły i was nie lubię, tylko z racji tego, że to będzie po prostu niespodzianka. Więc zobaczycie. Tajemnica narodowa. Tak jest, tajemnica narodowa. Więc zobaczycie, co się dzisiaj stanie. Będzie to coś grubego, więc oglądajcie dalej. No i dotarliśmy właśnie pod wejście do Galerii Katowickiej. No i dotarliśmy właśnie pod sklep, który nas dzisiaj będzie interesował. Dobra, zakupy już mamy zrobione, teraz pozostało tylko uzupełnienie papierologii, różnych dokumentów i niebawem pokażemy wam, jakie zakupy dzisiaj zrobiliśmy. Oddać tego No i zakupy zrobione. 59 chyba. Aktualnie kupujemy karty SD również do drona. A są większe? Szukamy odpowiednich, żeby pasowały do tego nowego wariata. A jedynka to taka autostrada. A jeden klas. Tu jest A2. 256 GB. Nie, A2 to nie. To tu masz A1. A1 też 256 GB. I za ile? 109. No dobra, no to wyjdziemy. Ale ile materiału się na tym zmieści? O cholera. No, 256 to tu, już tu nie ma żartów. Tu też masz A1. No. I 512. Za ile? Skromne 300. Nie, to nie. Takie skromne 300. Ale mnie zastanawia, czy te 190 czy nie będzie za dużo, czy on tyle będzie obsługiwał ten drone. No właśnie, bo z kamerą był taki problem, że 128 giga nie obsługiwała, nie? To lepiej sprawdzić na necie, nie? No to sprawdź lepiej. Chyba, że i się pójdziemy spytać, tak żeby było pewnie u nich, żeby się spytać w tym sklepie, tam gdzie myśmy drona kupili. Kobie, nie nagrywaj tego. Ale co? Nie. Dobra, nie było tematu. Dobra, ja aktualnie wyszedłem kolejny raz dzisiaj ze sklepu DJI, bo byłem ponownie w nim, żeby się spytać, jak wygląda sprawa z kartami SD do tego drona, bo nie byliśmy do końca pewni, jakie karty SD będzie obsługiwać ten dron, bo nie chcieliśmy po prostu kupić jakiejś za dużej, której po prostu, no wiecie, ten dron by nie obsługiwał, tak? No, dlatego byłem się upewnić i tam pan mi powiedział, że albo można kupić kartę SD, co ma 128 giga, albo maksymalnie 256, więc wracam tutaj do chłopaków, do Pawła i do Seweryna i idziemy dokonać zakupu. Dobra, my aktualnie zmierzamy w kierunku kasy. Kupiliśmy jedną kartę SD. Jeszcze nie kupiliśmy. Znaczy no, właściwie to zaraz dopiero kupimy, ale mamy już ją w ręce i zmierzamy do kasy. Karta 256 GB. Ale już byko je. Masz tu grafik na rozwój kanału? Więc będzie na rozwój kanału. No i mamy już zrobione nasze zakupy, widzowie. Więc zmierzamy do wyjścia. Lecimy teraz na Face to Face w Katowicach i tam zrobimy dla was unboxing naszych dzisiejszych zakupów. Lecimy na tramwaj. Po prostu jedziemy tramwajem z racji tego, że będzie szybciej dotrzeć tam tramwajem w miejsce docelowe. Bo elegancko podjechaliśmy. O, no i elegancki timing mamy, widzowie.
Paweł akurat podjechał. My podjechaliśmy tramwajem. ale to były takie nielegalne wyścigi, że to hit, nie? Więc teraz robimy opening naszego drona oraz dwóch mikrofonów, które zakupiliśmy również dla niego, oraz dodatkowo karta SD do naszego nowego drona. Tak to się prezentuje, widzicie, DJI Avata. Oraz tutaj mamy dwa mikrofony również DJI, bezprzewodowe, więc tu już taka wyższa liga. Lepszy komfort nagrywania. Dobra, także teraz przystępujemy do etapu otwierania naszego drona. Więc proszę bardzo, koleżko, otwieraj. Najlepiej od góry tutaj, o. Profesjonalny amatorski. Opening. Daj tą folię, żeby to było szybko. Tak, to od razu wrzucę. Tutaj jeszcze coś. A, bo tu jest jeszcze taka choćby folia, widzisz? Nie, to, bo to są dwa opakowania. To jest karton i to trzeba z tego kartonu wyjąć. To weź na filmę. Tylko, że nie wiem. A, to... to weź to. No i mamy, tutaj mamy samego drona, a tutaj mamy, kontroler oraz Google. Więc tak to wygląda. To najpierw Google, a najciekawszy na koniec. Tak jest. Oczywiście. Fajnie to jest zapakowane. No nieźle, nie? No. Jestem pod wrażeniem. To jest wielki plus dla DJI. To polecam. To też możemy wrzucić. Ogólnie teraz wam przedstawię takie najważniejsze informacje o tym dronie, którym będziemy nagrywać. To takie podstawowe informacje na temat tego drona. No to tutaj mamy na przykład maksymalna odległość lotu, to jest 11,6 km dokładnie. Tutaj co jeszcze mogę wam podać? To sporo. Maksymalny zasięg transmisji 10 km. Dużo. No sporo. Tu jeszcze takiego ciekawego. Waga, o tu jest napisane waga, około 290 kg. Gramów. Kilogramów. Tak, to mało. No, gramów. Lekki. Co tu jeszcze mamy? Jeśli chodzi o gogle. A nie, poczekaj, bo tu masz napisane DJI Gogles 2. To te gogle tyle. No, gogle ważą 290 gramów. DJI FPV Gogles to jest około 420 gramów. Kontroler waży około 167 gramów. A to jest... Co to będzie? Bo tu jest jeden kontroler i on tyle waży, a tu jest drugi kontroler. Dobra, ale to gdzie mamy ten drugi? Nie, bo to jest po prostu pokazane parę różnych modeli. A, ogólnie do tego drona właśnie można sterować dwoma kontrolerami. A tym co my mamy, bo musiało zacząć grać.
Wszystko nam zaczyna uciekać aktualnie. Niestety. Ej, bo to do kamery tutaj. Daj mi to. Ester, weź ma. Przepraszamy za... Warunki pogodowe dzisiaj nie sprzyjają trochę unboxingu. I tu jest straszny wiatr, nigdy nie było. Bo teraz się tak zerwało, nie? No, z kitu. Z tego pudełka, a nie, jeszcze papierologia, pochwałka do Bila. No, a jeśli chodzi o samego drona, to sam dron waży 410 gramów, więc też w sumie leciutki dron. Możesz to nam dać. No, dlatego też się możemy podbić. Mamy dwie takie pochwałki do grilla. Obsługi? No. Myślisz, że Sewerena obchodzą instrukcji obsługi? I wielką zaletą, jeśli chodzi o tego drona, jest to, że możemy uderzyć nawet w największą ścianę przy największej prędkości i ten dron to przeżyje. On po prostu odbije się od tej ściany i poleci dalej, nie? Więc to jest akurat duży plus. Jak piłka kauczukowa. Tak to jest. Piłka do koszy. Dobra, to robimy unboxing gogli. ASMR. No fajnie. Ja teraz aż przybliżę tą kamerę, pokażę wam, jak to z bliska wygląda. Tak wyglądają gołe gogle, bez żadnych antenek i bez smyczki. No. Nie wiem, jak to się nazywa. Smycz masz tutaj, co nie? Chyba. No w sensie to jest ta opaska na łeb. No, do założenia, nie? No więc tutaj mamy te gogle, tak to się prezentuje, widzicie. Jak już zacząłem od gogli, to ciągnę antenki. W sumie ich jest 4 sztuki w takich woreczkach. Takich antenek mamy 4 sztuki. Odpakowałem tylko 2 sztuki. Tu są kolejne 2. Zapasowe. Nie zapasowe. Tu są 4 sztuki. Tutaj normalnie ci wchodzą 4, no? No. No i to się widzicie w taki sposób właśnie wkręca do tych gugli. No i do tych tak to wygląda. Jeszcze mamy tutaj po prostu takie 2 od góry, nie? No. To odkładam. Wygląda to kosmicznie. No, kosmicznie. A jak będziemy mieć to założone na głowie, to jeszcze bardziej kosmicznie będzie. Jest na boim. Tu trzeba przedstawić, co teraz odpakowujesz. Aparatura. O, teraz mamy kontroler. Taki całkiem podręczny, no. No. Nie jest jakiś taki ogromny, że się go ciężko w ręce trzyma czy coś. Mieści się elegancko w łapie, widzicie, siedzi. Myślę, że to, co jest na dole, to jest gaz pewien. Gaz? Gaz pewien. No tu ten przycisk. No to... Pewnie tak. No pewnie tak. To pewnie będzie skierowanie stery. Nie, brake, czyli hamowanie. No, tu masz hamulec. No, a to na boki tam będzie chyba pewnie skręcanie, nie? Nie, skręca się tym kontrolerem. No to tak. Po prostu tak choćby manewrujesz, nie w ręce, no. Po prostu, no. Na takiej zasadzie to będzie skręcać. Będzie to bardzo proste. No. No, tak się to prezentuje. Ogólnie są 2 wersje tego kontrolera. No, tak jak tam właśnie na tej instrukcji było też napisane, na tej ulotce w zasadzie. To jest ta pierwsza wersja. Jeszcze jest druga wersja. Czy ten spust. No i z tego, co oglądałem tutoriale, recenzje, tą drugą wersją się lepiej steruje. No. Ta też powinna być w miarę łatwa do opanowania, myślę. No, raczej tak. No dobra, to co? Teraz czas na najlepsze, czyli na naszego drona. Jeszcze tu szykuj się, bo komarz zaraz wyleci z pudełka. Oczywiście humorek dopisuje. Tak jest. Też mamy ofoliowane. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda, ale zaraz będzie jeszcze lepiej wyglądało. Nie no, przez folię już fajnie wygląda. No. Latać nie będziemy.
ASMR. A czuć tą nowością, powąchajcie tą nowość. Powąchajcie tą nowość. No i proszę bardzo, tak to pięknie wygląda właśnie. I tutaj jeszcze mamy jakieś akcesoria, właśnie to odpakowuję. Zobaczymy co tam jest, bo sami w sumie do końca nie wiemy co tam będzie. Ale bo sprawdzimy to. To nie jest czasem do ładowania? Nie. Przypomina wam to coś, bo mi nie za bardzo. Lądowisko. Nie wiem co to jest. Pewnie do ładowania baterii to będzie. No właśnie mi coś to tak się kojarzy, choćby do ładowania baterii. Wsuwać się bateria pewnie? Tak, wsuwać. No ale tu nie ma żadnego mocowania choćby na nią. Ona by się nie miała czego trzymać. Chyba, że to jest takie po prostu, że kładziesz tą baterię. Kładziesz i ona się... No. No może to, tak może... jak ze Steam Deckiem na tej stacji. Może powiem. To trzyma tutaj na jakimś magnesie choćby. No. A to jest bateria. No, prawdopodobnie to. No. No nie wiem, trzeba będzie to sprawdzić potem w domu na spokojnie. Radniki najpierw obejrzeć. O, a w kolejnym woreczku mamy zapasowe skrzydła jeszcze. Śmigła. Skrzydła. Skrzydła. To jest najlepsze, tylko są dwa, a są cztery śmigła, nie? No właśnie. No ale zawsze coś, no wiesz. No. Zazwyczaj się te przednie psują bardziej niż te no. Tylnie. Wiesz co ja ci powiem? Co dwa śmigła, to nie jedno. Bo tymi przednimi raczej... I tu jeszcze zestaw Majsterkowicza. O cholera. No rzeczywiście. Jakiś tam... Czujesz, tam jakieś cztery śrubki są i imbus. No bo chłopie, tu to jedna do... śruba, druga śruba. No, to to będzie do tego, no. Do tego jak nic. No bo jeszcze, jeszcze jak? Jeszcze jak. Ale delikatnie, bo to się nie zepsuło. No, szczerze? Takie śmigiełko jakby... Jakby na AliExpress kupiłem. Ale wygląda solidnie. No, i szybko. To. Zamontuj sobie do rowerów, będzie szybciej jechał. I będzie klimatyzacja. Bez kitu. Cześć, taki wiatraczek na kasę. Jeśli chodzi o porównanie tego drona właśnie, którego Paweł trzyma w ręce, a jeśli chodzi o naszego starego drona, którego również jeszcze mamy, to na przykład widzicie tutaj również mamy gimbala, również jest osłona jego, a odwróć go teraz do góry nogami. O i tutaj mamy, widzicie, czujniki mamy w tych miejscach, a w naszym wcześniejszym dronie one były tutaj po prostu z przodu, co nie? No więc trochę tych różnic jest, no i ogólnie cała jego konstrukcja jest w ogóle inna niż no niż w naszym poprzednim dronie, no. Ale tak? jeśli chodzi o wymiary, to nie jest mniejszy niż nasz, szczerze. No czy ja wiem? No w sensie jak tamtego rozłożysz, no to ten jest troszkę mniejszy. No, to akurat prawda. No więc... No tak, ten już jest w całości, nie? No. No to tak w kwestii porównania tylko. Another